Dzień dobry Państwu. Kononowicz Krzysztof się kłania. Bez majora, major w domu jest. Szanowne Państwo, kochani moi. Dziś otrzymałem węgiel z firmy Cabo z Zawuru. Przywieźli. Mam czym palić. Mam dzięki Bogu czym palić, nie zmarnę dalej. Dzięki Bogu zwyciężyłem to. Przezwyciężyłem swoją biedę. Zgryzotę, płacz, nie poszło na marne moje. Nie poszło na marne. Ludziom chciałem, moim wielbicielom, serdecznie podziękować. I teraz zamilkę na 3 minutki. Szanowni Państwo, kochani moi, to było moje milczenie. Dla Was podziękowanie. A łzy moje teraz radości lecą, że mam węgiel, że nie zmarznę, że będę mieć ciepło w domku, będę mieć na czym usmażyć jajeczka, podgrzać, umyć się, wyprać. Będę czyściutki, bo tylko od tego zależy. A MOP myślał, że węgiel, jak ludzie dali po parę woreczków, to za to serdecznie też im dziękuję. Ale MOP myślał, że węgiel się rozmnaża. Że tak jak jakiś pieniądz, jak jakieś nie wiadomo co. A znów nie. Jeżeli do pieca podłożysz węgiel, taki kawałeczek, on się spali. Już jego nie ma. Już on do popiołu, do tego baniaka idzie. Już on jest przerobiony na popiół. Moi kochani ludzie, moi kochani z MOPR-u, do Was apel. Bardzo Was proszę, z całego serca i z całej duszy. Pomagajcie takim ludziom jak ja. Naprawdę. Z całego serca Was proszę. Nie to, że ja będę z Wami coś, na Was będę mówić złego, czy coś jakiego. Jeżeli Wy będziecie ze mną współpracować dobrze i będziecie mnie zaopatrywać w taki węgiel, jak to, z firmy Cabo, to będzie bardzo dobrze dla mnie. Ja będę się radować, będę skakać, po raz wyżej tego domu skoczę. Dwóch domów, swego i sąsiada może, bo tylko na tym człowiek żyje. Jak ma ciepło w domu, w mieszkaniu, to i żyje. A jak ma zimno w domu, to umiera, bo krew ziemnie u człowieka. Krew potrzebuje ciepłoty, żeby chodziła po żyłach. Dziękuję bardzo. Co jeszcze chciałem dodać? Chciałem bardzo serdecznie podziękować z firmy Cabo dla pana Bartka. Dzień dobry. Że taki węgiel właśnie. Taki węgiel wygląda jak złoto. Czarne złoto. Bo to jest złoto, panie Wojtku. Tak. Z ziemi to złoto. Tak. Masz rację. To jest złoto, którzy górnicy dla nas kopią, wydobywają. Jest zawalenie ludzi w kopalniach i tak teraz dalej. Ogółem trzeba podziękować dla opieki, że chociaż wreszcie w jakiś sposób pomogła dla nas. Pierwsze podziękuję dla ludzi, trzeba Wojtek podziękować. Dla człowieka, który zbezczał dyrektora, który jest zaproszony na ognisko. I ten człowiek zbezczał z Łodzi, on pochodzi. On tak ma imię jak ja, Krzysztof. I on zbezczał Mopsich, tak zbezczał powiedział, że jak nie wiem. I miał rację, bo żeby nie zbezczał, to ja tego złota by nie miał, panie Wojtku. Nie mieliśmy by tego złota. I szanowne państwo, na zakończenie,
dwóch. Z całego... Jak ja wyszedłem, a mój kierowca, o, siemasz major. I przyszedł w piątkę. Tak było. Szanowni Państwo, kochani moi, z całego serca Wam, dla moich wielbicieli, dziękuję. Niech Was Bóg...